Aleksander Wierzyński, dziennikarz Telewizja Republika przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze. Albo nawet dobry wieczór. Albo nawet rzeczywiście za oknem zrobiło się już ciemno. Zmienimy temat, bo porozmawiamy trochę o tym, jak się robi dziennikarstwo, a jak się robi dziennikarstwo, które dziennikarstwem wcale nie jest. Chodzi o historię karabinka Grot. Karabinka Grot, który otrzymały polskie wojska, między innymi Wojska Obrony Terytorialnej, a który stał się bohaterem pewnego artykułu na portalu onet.pl. Artykułu, który chyba nie był tylko po to stworzony, abyśmy się dowiedzieli, co tam w armii piszcze, ale miał zupełnie inne cele. Tych artykułów było 6. Kiedy mówimy o czymś, co jest tak naprawdę elementem walki PR-owej, mamy do czynienia generalnie z dwoma sposobami. Pierwszym jest działanie below the line, czyli wtedy do publiczności docierają jakieś pogłoski, jakieś memy, jakieś śmiesznostki. Powoli dowiadujemy się, że coś jest nie tak z czymś, ale te informacje są podprogowe, po to, by właśnie nie wywołać gwałtownych reakcji. Tutaj mamy do czynienia z frontalnym atakiem. Na głównej stronie najpopularniejszego portalu w Polsce 6 tekstów od razu, wszystkie jednoznaczne, wszystkie bez żadnej wątpliwości, bo wiadomo, może się pomyliłem, może coś nie tak, nie. To autorzy nie mieli żadnej wątpliwości co do efektów swoich badań. I równocześnie rozkręcona maszyna medialna, bo to zostało podchwycone przez wszystkie inne media. Środek pandemii, lewej strony kryzys partii. Gospodarczy w Europie, także w Polsce, przedsiębiorcy rozczarowani, Polacy umierający w szpitalach, w kolejkach na COVID. Onet jako główny temat bierze sobie karabinek Grot i to już jest zastanawiające. Karabinek Grot, który został opracowany, ten był 10-letni projekt badawczy, w 2007 się rozpoczął. Były rządy Platformy Obywatelskiej, potem pod rządami tejże Platformy był dopracowany w 2015 bodajże na targach zbrojeniowych. Minister Siemoniak dał nagrodę twórcom tego karabinka. No jakoś nie mógł wejść do wojska dopiero kiedy sprawę przejęła Dobra Zmiana i pojawiła się ta legendarna sprawczość, no to właśnie karabinek po dokończeniu wszystkich badań w 2017 roku w grudniu trafił do Wojsk Obrony Terytorialnej właśnie stworzonych. No oczywiście możemy tutaj dyskutować, bo Wojska Obrony Terytorialnej są wyposażone od początku w najnowszy sprzęt, najnowsze mundury, nowe samochody, nowe radiostacje, wszystko jest nowiutkie. A tymczasem nowy sprzęt chciałby otrzymywać wojska operacyjne, które uważają się za lepsze. No, jeżeli chodzi o budowę nowego sprzętu, to tu jest tłumaczone w ten sposób, że w wojskach terytorialnych ten sprzęt podlega takiemu testowaniu roboczemu i fabryka ma szansę usprawnić sobie tą produkcję. Ten tekst, już wracamy do spraw dziennikarskich, pana Piotra Pawła Moschnera i jego ekipy testującej, taki test konsumencki, to nie jest raport w takim konkretnym znaczeniu, pojawił się wcześniej, we wrześniu 2020 roku miał go opublikować miesięcznik Raport, no ale jakoś się nie zdecydował. Być może specjaliści z raportu znali, że te argumenty no, nie są za mocne i raczej zaszkodzą publikacji. Pojawił się teraz w Onecie, no i z taką koniunkcją czasową, bo media czeskie o tym zaczęły pisać, że ukraińska armia szuka karabinku dla swoich wojsk i to ma być karabin modułowy, ma to być karabin 5,56, czyli tego formatu NATO, nie 7, tam z haczykiem formatu Układu Warszawskiego. Nie ma być nowoczesna broń, do której wszystko można przywiesić, co nam się do takiej broni przywierza. Tam granatnik, noktowizor. No, państwo na pewno lepiej wiecie niż ja, bo ja tylko jestem takim pasjonatem wojskowości, a nie wojskowym. A tak czy inaczej, mamy frontalny atak. Na taki frontalny atak strona zaatakowana nie bardzo może odpowiedzieć, no bo to są cienkie popiskiwania wobec ogromnej fali ataków. No i mamy oświadczenie dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, mamy oświadczenie producenta, mamy oświadczenie ministra. Wszystko to razem
składa pytania o akcję lobbingową i to może niekoniecznie nawet Heckler i Koch, bo w tym tekście jako wzór niezawodności został pokazany właśnie karabinek Heckler i Koch. A są specjaliści, ludzie, którzy śledzą publikacje pani Edyty Rzemły, pana Marcina Wyrwała, jak dobrze pamiętam. Tak, tak. I no, pani Rzemła ma wielką, wielką wyrozumiałość dla czeskiego przemysłu zbrojeniowego, który jest oczywiście znakomity i warty wszelkiego polecenia, no ale może nie bardziej niż przemysł polski. W ogóle z przemysłem polskim jest problem, bo pani Edyta Rzemła, no to była dziennikarka Rzeczpospolita, jeździła na misję, narażała się. Potem z racji tego doświadczenia nabytego między żołnierzami została redaktorem naczelnym Polski Zbrojnej. To było w czasach kadencji ministra Siemoniaka. No i kiedy minister Siemoniak przestał być szefem Ministerstwa Obrony Narodowej, to pani Rzemła przeszła do opozycji, no i właśnie atakuje wszystko, co dzieje się w polskim wojsku. Te teksty pojawiają się tam co 2-3 miesiące, są tak dosyć dopracowane, w sensie ilościowym przynajmniej. No i głównym wrogiem pani redaktor jest Antoni Macierewicz z jakichś powodów. Więc wszystko, co, na czym położył swoją pieczęć, a Wojsk Obrony Terytorialnej są takim projektem, to jest siłą rzeczy atakowane. Zresztą, jak podkreślają żołnierze, ta wada, o której piszą dziennikarze, że to dotyczy dokładnie 0,01% użytkowanych sztuk broni. 0,01%. 5 sztuk. W tym tekście jest opisanych kilka wad. Nie będziemy tu Państwa zanudzać szczegółami technicznymi budowy tej broni. To najgorsze miały być uszkodzenia z suwadła i wodzika. Ktokolwiek zna broń, to rozumie, o co w tym chodzi. I to 5 sztuk broni, to jeszcze starszej generacji i na podstawie tego wyprodukował Onet tekst, który już jest powiany na Ukrainie, gdzie właśnie trwa kontrakt, gdzie być może Grot mógł wygrać. No właśnie, nie wiemy jeszcze, bo się nie... Ja Państwa zapraszam do takiego profilu na Facebooku Gunblog, gdzie jego autorzy zajmowali się krytyką Grota, zanim to było modne, a teraz tego Grota bardzo mocno bronią. No i wskazują na przykład na te testy. Państwo słyszeliście, że po wystrzeleniu 900 pocisków, jeden po drugim z 30 magazynków, lufa tego karabinu się wygięła. No straszna rzecz, prawda? Jak to? No, że żaden żołnierz nie nosi ze sobą 30 magazynków, bo zwyczajnie nie byłby w stanie na wojnę. No, 3, 4, 5 może maks. Po drugie, nigdy nie strzela się z karabinu jeden raz za razem. Są określone normy techniczne. No i proszę bardzo, autorzy cytują instrukcję obsługi w języku language, czyli po angielsku, karabinu Heckler Koch 416, to jest ten pokazywany jako wzór niezawodności. I czytamy tam, proszę bardzo, by uniknąć uszkodzenia broni, piszą autorzy. Pozwól broni ostygnąć do temperatury otoczenia po wystrzeleniu 250 naboi w czasie krótszym niż 3 minuty. I możesz użyć sprężonego powietrza albo wody. I to jest element tego, jak działa normalna broń i jak można z każdej broni zrobić bubel konstrukcyjny i potem zablokować dla polskiego przemysłu kontrakty. Z każdego tematu można ukręcić bat, zwłaszcza na Antoniego Macierewicza, jak zwłaszcza się dobrze szuka. Polski przemysł, bo to chyba o to bardziej chodzi, a nie o tego tak. Lub innego polityka, bo to chyba w tej sprawie jest nieistotne. Pytanie, czy efekt, efektach poznacie? To jeszcze szybciutko, bo widzę, że nie. Kończymy i to już teraz kończymy. Aleksander Wierzyński, dziennikarz Telewizji Republika, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Do widzenia.